klasie jest nowa dziewczyna. Jest cudna. Prachu, zrób mi przysługę. Przesuń się. Rysiek jest taki przystojny. Niestety od długiego czasu trzyma Kasię w strefie przyjaźni. Dla niego to tylko koleżanka. Więc ma oko na inną. A Kasia jak zwykle musi schodzić mu z drogi. Rysiek nie traci czasu. Już flirtuje z nową. Słyszałaś? Zaprosił ją na randkę. Oj, biedna Kasia. Znajdujesz w szafce swoje zdjęcie z serduszkami? To nieoczekiwane. Co to może być? Pewnie ktoś zbyt nieśmiały, by wyznać swoje uczucia. Tak, to słodki kujon. Więc musi być sprytny. Ale Kasia ma nadzieję, że to liścik od Ryśka. Co? Myślałaś, że to ode mnie? Serio? To był ten koleś w okularach. O nie, nie on! Ciekawe, co jest w szafce Melci. Portret serca? Są urocze. To na pewno miły gest od Ryśka. W końcu jest w niej szaleńczo zakochany. To widać. Przyjacielska wyprawa do kina? Oczywiście na komedię. Rysiek chyba dobrze się czuje. Ale Kasia chce więcej. Nieważne, jak się stara. Nie może sprawić, by było romantycznie. To boli. Jest traktowana nie jako dziewczyna, tylko jako jeden z kumpli. Z Melcią Rysiek zachowuje się inaczej. Poszli na film romantyczny. To ulubiony gatunek Melci. Ciepłe tulaski, słodkie uśmiechy. Film nie jest ważny. Najważniejsze jest bycie samym. A Rysiek odda wszystko za przytulasy z Melcią. Gdy przychodzi po ciebie kumpel, to wygląda jakoś tak. O, co tak długo? Pospiesz się! Kasia chce zaskoczyć Ryśka jej wyglądem, więc szykuje się w pośpiechu. Gdyby tylko docenił jej starania. A na koniec zamiast komplementów, on na nią krzyczy. Tak długo idziemy. Chyba trochę przesadziła z obcasami. Po co tak się wyszykowałaś? To zabawne. Oj, to bolało. Tak to wygląda z przyjacielem chłopakiem. O, trampki, mój brachol. Wszystko się zmienia, gdy chłopak przychodzi do jego dziewczyny. Melcia nie jest gotowa, ale Ryśkowi to nie przeszkadza. Dziewczyny takie są. Musi poczekać. Więc czeka. Jeszcze trochę. Nadal. Miłość czyni cuda. W końcu przyszła. Rysiek od razu zapomina, jak męczył się z czekaniem. Tulenie Melci mu to wynagrodzi. Czasami Rysiek i Kasia idą do kawiarni, ale to nie wygląda jak randka. Nie popisuj się manierami ani wyglądem. Po co, jeśli spotykasz się z kumplem? Próby zauroczenia Ryśka spełzają na niczym. Ale najciekawsze dzieje się, gdy przynoszą rachunek. Rysiek znajduje wymówkę, by się wynieść. Więc to Kasia funduje tę wyżerkę. Ale to się zmienia, gdy Rysiek jest w restauracji z dziewczyną. Garnitur, mucha, idealne maniery. Wszystko na tip-top. To jak scena z filmu. Rysiek stara się, by wyjść na dżentelmena. Oczywiście mężczyzna płaci. Rysiek jest takim tradycjonalistą. Kasia
Kasia jest przygotowana na urodziny Ryśka. Oczywiście przynosi prezent. Pudełko w kształcie serca. Może zrozumie. Ale Rysiek nie zauważa jej starań. A co jest w środku? Pamiętaj, że zawsze jestem z tobą. To nie jest najważniejsze. Kupiłam mu nowego smartfona. Ryśkowi zależy tylko na tym. A czym go zaskoczy Melcia? Ale od niej ucieszyłby się z czegokolwiek, nawet z pustego pudełka. Ale przygotowała prezent. Słodką koszulkę. Rysiek jest zawiedziony. Ale nie pokaże tego. Prezent to prezent. Najważniejsze, że jest od jego dziewczyny. Jakby dostać przyjaciółkę z łazienki? Bądź dzielny i wyłącz światło. To takie wkurzające. A gdy już się włamiesz, możesz wkurzać ją bardziej. Wszyscy załóżcie maski gazowe. Była tu Kasia. Śmierdziuch! Ale gdy utknęła twoja dziewczyna, nie możesz tego zrobić. Nawet jeśli potrzebujesz do środka. Rysiek trzyma jak tylko może, a Melcia się nie spieszy. Jest tu tak miło, ale każdy ma limit. Ile jeszcze będzie musiał znieść? Co się stało z powietrzem? Nie pokazuj tego. Użyj dużo odświeżacza. Teraz możesz oddychać. Kasia nadal ma nadzieję na wyjście ze strefy przyjaźni. Szykuje romantyczną kolację specjalnie dla Ryśka. Wygląda pięknie. Ustawiła świeczki. Oto on. Wcale nie wygląda wystawnie. I przyniósł przekąskę. Kasia postanawia zrobić ruch. Ale Rysiek nie jest zainteresowany. Ale Kasia dalej stara się namówić Ryśka na kolację. Chociaż nie wyszło, jak planowała. Ale gdy Melcia się nudzi, Rysiek chce zrobić jej niespodziankę. Gdy jesteś głodna, możesz zamówić jakieś jedzenie. Frytki i pizza. Romantyzm. Rysiek nie wie, gdzie podział się jego telefon. Najlepiej będzie po niego zadzwonić. Tak, tutaj jest, pod kanapą. Ciekawe, jak mnie zapisał. Rachol. I to zdjęcie. Tak, zero romantyzmu. O, znalazłaś mój telefon. Dzięki, kumplu. Rysiek, Rysiek! Łatwiej będzie do niego zadzwonić. O, to jego telefon. Ale słodko, moja kochana i moje ulubione zdjęcie. To takie romantyczne. Z przyjacielem możesz iść poćwiczyć. Ale zabawa. Ale Kasia tak nie uważa. Dobrze, koniec krokodylków. Słabeusz. No ej, mamy spalić tłuszcz. Spójrz na swoje uda. To tortura. Ale jeśli mówisz, że jesteś moim kumplem, zagrajmy w kosza. Na równych warunkach. Czasami ktoś się zrani. Auć, to bolało. Ale dla Melci jest gotowy zostać jej osobistym trenerem. I robi to z radością. To kolejna okazja na spędzenie czasu ze swoją dziewczyną. I przechwala się swoją siłą. Zawsze wspiera i motywuje. Nawet wszędzie ją nosi. A teraz pora na grę w kosza.
Wow, Rysiek jest mistrzem! A gdy Melci nie idzie? Rysiek chętnie jej pomaga. Jej! Wow, serenada pod oknem! A także prezenty i kwiaty. Co za piękny gest! To dla mnie? Kochanie! Co? Melcia? Spokojnie, Kasiu. To wszystko dla dziewczyny z piętra wyżej. Życie jest okrutne. Kasia ma już dość. Kto powiedział, że ze strefy przyjaźni się nie wychodzi? Pora powiedzieć Ryśkowi, co czuję. Co tu się dzieje? Oczywiście, papuszki nierozłączki gruchają na ławce. Rysiek chyba ma niespodziankę. O nie, on się jej oświadcza. I zgodziła się. Ktoś się cieszy. A ktoś niekoniecznie. Dobrze, że pada. Może ukryć swoje łzy. Ale to nie deszcz. Kasi przyda się prysznic. I nie tylko to. Ten ogrodnik wygląda słodko. Jest uroczy. Wow, jest facetem moich marzeń. Po co zostawać w strefie przyjaźni, jeśli tego kwiata jest pół świata? Podobał się wam nasz filmik o strefie przyjaźni? Czy Kasia miała szansę? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych filmików o przyjaźni i miłości od TrumTrum Select.